Właśnie kupiliśmy motocykl. My pod tą górę tak szybko nie jedziemy. Jedziemy 30 na godzinę. Właśnie stoimy, żeby nasz silnik odsapnął, bo źle dojedzie. Jesteśmy w drodze do Dalat przez góry. Robi się zimno. Dojechaliśmy już na samą górę prawie. Na naszym silniku można jajecznicę robić, bo jest taki gorący. Musimy stanąć, żeby ochłodzić silnik, bo już nie ma mocy nawet. No i co? Czekamy chwilę, jedziemy dalej. Piękne widoki. Myślałem, że góra się skończyła, ona się dopiero zaczyna. Jesteśmy 1100 metrów nad poziomem morza. Oczywiście nie wolno lać wodą, ale chciałem pokazać, jak fajnie zgrzaliśmy silnik, że ledwo jedzie. 1500 metrów nad poziomem morza! Zjechaliśmy z tej góry już, zrobiło się o wiele cieplej. Zatankowaliśmy motocykl i jesteśmy na kawie oczywiście. Do Dalat mamy jeszcze tylko parę kilometrów. Ogólnie dzisiaj mały dystans, bo 150 km Hatrang do Dalat. A zawsze robimy po 300, także spoko. Motorek się chłodzi, a my pijemy kawkę. Dojechaliśmy do hostelu, rozpakowujemy się, idziemy na górę i idziemy w miasto. Nasz nowy pokój, nie ma rewelacji, ale jest mega drogo w tym mieście, a to jest najtańsza opcja. 30 minut temu przyjechaliśmy, a już jesteśmy pod atrakcją, jakąś pagoda do zwiedzania. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Jesteśmy pod jedną z lokalnych atrakcji, ale do niej nie wejdziemy, bo kosztuje majątek, a nas takie rzeczy nie interesują. Zobaczymy tylko z wierzcha, jak wygląda Crazy House. Jechaliśmy do jakiejś restauracji, zjedliśmy ryż z jajkiem, dosyć drogi,
i idziemy się przejść po mieście. Ogólnie tutaj jest zgiełk niezły. Wstawiliśmy motorek pod restauracją. Zobaczymy. Nawet można kupić truskawki, to jest ciekawostka. A to jest awokado. Awokado. Ogórki, paprykę i awokado w plecaku. W końcu zjemy normalne kanapki. Jako że mamy chwilę czasu, a naszym motorkiem zrobiliśmy ponad 2000 km, pora go w końcu umyć. Nasz motorek jest już umyty i gotowy do sprzedaży w Ho Chi Minh, aczkolwiek jeszcze parę dni, jeszcze tydzień z nami zostanie. Tydzień? Tydzień. Jeszcze prawie tydzień z nami zostanie. Siedzimy sobie w Dalat nad jeziorkiem i odpoczywamy, bo nie ma co robić. Jutro mamy do zwiedzania wodospady, a pojutrze się zmywamy stąd. Na razie relaks. Dzień kolejny. GoPro nie naładowało się przez noc. Mamy 0% baterii. Zaraz wychodzimy. Totalny burdel w pokoju. Mamy dwa łóżka. Jedno jest na graty. Termos z gorącą wodą. Dwie herbatki się parzą. Alusia robi śniadanie. Mamy warzywka w końcu. Mamy awokado, takie podłużne. To jest awokado. Myślałam, że cukinia, ale to jest awokado. Tanie, 3 zł chyba. Pomidorek, ogórek, papryka, bułeczki. No i Alusia musi zrobić, umyć naczynia. Posprzątać i możemy iść. Przejechaliśmy z dala 15 km. Bateria się w międzyczasie ładowała w GoPro. Idziemy na wodospady, które są gdzieś obok chyba. A na razie mamy taki widoczek. Znaleźliśmy wodospady, są tam. Ale bajer. Okazuje się, do środka można wejść i idziemy do góry. Ciekawe jak wysoko. Spodziewaliśmy się jakiegoś balkonu albo okienka, a tam było takie malutkie okienko u góry. Nie dało się nic zobaczyć nawet. Schodzimy w dół, ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo atrakcja jest darmowa. Idziemy na wodospady. Obok od razu wodospady, bilety 20 tysięcy dongów, czyli 3 zł 40 groszy za osobę. Idziemy zobaczyć wodospady. Z daleka wyglądają niesamowicie. Jest dużo wody spadającej.
Zaraz podejdziemy. Podchodzimy i prawie nic nie widzimy. Z góry jest utrudniony dostęp, że tak powiem. Idziemy w dół. Statua robi niesamowite wrażenie. Jako na dół. Ej. Jesteśmy pod wodospadem. Tyle dobrze, że bryza nas spryskuje. Jest zajebiście zimno od niej. Ale zajebiste. W Buddzie nie dają tylko i wyłącznie jedzenia i picia, ale też szlugi. Dał mu szlugę, żeby sobie zajarał. Wyszliśmy już z wodospadów. Motorek odpalony. I zastanawiamy się, co robić dalej. Chyba jedziemy w kierunku miasta z powrotem, 15 km. Co nam zajmie 1,5 godziny, bo będziemy jechać pod górę. I szukamy następnego atrakcji, aczkolwiek wszystko jest tak turystyczne, że nam się od nich chciewa. Idziemy na plantację kawy. Chcemy zobaczyć, jak produkują kawę i kupić ją potem i pić. Z mleczkiem skondensowanym. No i właśnie byliśmy świadkiem wypadku 3 metry od nas. W następnym odcinku.